Dzień dobry. Miło mi Państwa powitać w drugim wydaniu programu, którego pierwsza edycja, jak się okazało, odbiła się szerokim echem wśród Polonii. Dziękujemy za miłe słowa uznania, za odwagę podjęcia próby wkomponowania się w mozaikę polonijnych mass mediów, które tu na wschodnim wybrzeżu tak intensywnie ku Państwa uciesze działają. Cieszy nas fakt, że zdołaliśmy zatrzymać Państwa przed telewizorami na całą godzinę, co w kraju o takim tempie życia wcale nie jest łatwe. A oto, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejsze popołudnie. Co jest grane, czyli kolędnicy na Greenponcie. Bliżej polityki z Jerzym Beckerem. Wiadomości z Polski. Z Filmoteki Krytyka, kolejna recenzja Zbyszka Banasia. W muzycznym fanklubie Auraton spotkanie z gwiazdą. A także o artystycznym wydarzeniu na Greenponcie, którego autor gościł będzie dzisiaj w studio. US Polonia. Polityka. Sport. Film. Hello. Medycyna. Sztuka. Muzyka. By the way. Od 9 stycznia w każdą sobotę od 4:30 do 5:30. Ja czekam. Święta, święta i po świętach. Choinki opadły, o prezentach też już dawno zapomnieliśmy, ale według polskiej tradycji kolędować można jeszcze do końca stycznia. Jak się okazało, Polacy z Greenpointu kolędników przyjmują bardzo ciepło i hojnie. Tu wchodzimy? Jasne. Hej, szczęść Boże! Wesołych świąt życzymy, przychodzimy po kolędzie. Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina. Ze Panna czysta urodziła syna. Kochaj, no tu bliżej, bo sarenkę utnie. Po swobodzi anieli grają, króle witają, pasterze bydlęta. Cuda, cuda ogłaszają. A co by pan chciał dostać na święta? Ja na święta? No. Ładnego buziaka. Od żony? No, może być i od żony. Baba mi dała w prezencie taki kapelusz z tymi rogami. To się nazywa tutaj renifer, a w Polsce się nazywa jeleń. A jeleń w Polsce robi 12 godzin na dobę, a waży od 60 do 120 kilo. Bywajcie ludecki, bywajcie na tym Greenponcie. Nie zapijcie się na śmierć, no tutaj we święta. Hej! Tu jest 5 dych. Stary, to jest, nie kręć tego, to jest 5 dych. Wszystko do podziału. Ma dobrze pracować, 5 dych, a tam są drobne. Hej, witajcie ludkowie, zamknij no drzwi tam, Bartek, bo muchy lecą. Hej, witajcie ludkowie w te święta, życzymy wam wszystkiego dobrego. Dajcie, co tam mocie w łoborze, w komorze, w magazynie i zaszyte w pierzynie. Ja się tu muszę podgolić trochę, ja nie pójdę tak, żeby za darmo. Tutaj się musicie czymś wykupić, musisz mnie tu, widzisz, ładnie podgolić, żeby mnie jakoś wyglądał, rozumiesz? Dziękuję. Złoboczycie się, jak pięknie by wszyscy wyszli. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. A co byście chciały na święta dostać od swojego boyfrienda? A to już wie pan, to już zależy. Co tam, co dano, to nie, prezent nie trzeba wymagać. Zdrówka i zdrówka i zdrówka. That's a business. Zobaczcie, kochani, tak wygląda właścicielka polskiego biznesu z kiełbasą. Zobacz, no jaka piękna dziewczyna. Jak pani ma na imię? Agnieszka. Agnieszka, jaka ty jesteś piękna, prawie tak piękna jak ja. Cie, no. Powiedz co jeszcze raz do tego okienka. Ten pan jest bardzo przystojny, no. Możesz mnie pocałować przy wszystkim? Oczywiście. Co by pan chciał dostać na święta? Może oberka byście mi zagrali. Oberka, Jurek, zagraj temu panu oberka. My możemy zagrać wszystko. Czy pani też oberka? Bez oberek. Co chcesz na święta dostać? Od Mikołaja? No.
Mercedesa. Do pracy. Do pracy to pani jeszcze pracuje? Patrzcie ludzie, do czego to doszło! Uczciwe ludzie w Ameryce muszą pracować. Trzeba pracować. Co ja bym chciał dostać? No? A z miliona. A z miliona to tak jak ja. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Ej, wesołych świąt. No widzieliście pastuszka z Polski, co by jechał? Na czym to? Na małpie. Myślałem, że to kaczor Donald. W tym sklepie nie wolno filmować i nie wpuścili kolędników. Grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Happy Hanukkah, I don't know. It's Happy Hanukkah. Happy Hanukkah and happy holiday for everybody. Hey, nice to meet you. Tu niesiemy z PKO cukiereczki, a banku pełno pieniędzy. Mamy kiełbasę na dalszą drogę. Idziemy w świat z polską kiełbasą. Nie tylko, bo mamy również lekarzy, naukowców, profesorów i tak dalej. Kiełbasa służy do tego, żeby żyć. To nie jest wszystko, z czego Polska słynie. Hej, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Polska to nie tylko kiełbasa. To naukowcy, lekarze, artyści. Gościem muzycznego fanklubu Auraton jest dziś Edyta Geppert. Przed kilkoma tygodniami na zaproszenie znanego impresario Henryka Michalskiego w Metropolii Nowojorskiej gościła Edyta Geppert. Stronę muzyczną koncertu zapewnili dwaj młodzi, utalentowani muzycy, Tomasz Bajerski fortepian i Henryk Alber gitara. Kierownictwo artystyczne Piotra Loreca. Zapraszam Państwa na spotkanie z tą niewątpliwie wspaniałą piosenkarką. Dlaczego z nami los swój dzielić chcą? W źrenicach tych posłańców... Kim jest Edyta Geppert? Artystką dążącą do światowej kariery, gwiazdą polskiej estrady. Gdy przymknie się oczy, to odnosi się wrażenie, że słyszymy niski, zmysłowy głos Marlene Dietrich. Wydaje się, że słyszymy ze sceny piosenki sprzed wielu lat, nawiązujące do najlepszych tradycji nie tylko polskich, ale francuskich, hiszpańskich. Wymaga to dużego talentu, ogromnej osobowości i głosu o specyficznej barwie, która nie nudzi widza w dwu, a nawet trzygodzinnym niekiedy recitalu, utrzymując widownię w elektryzującym napięciu. Ktoś napisał przed laty, że Edyta Geppert jest damą, która przypomina, że piosenka to wielka sztuka. Z pewnością miał rację. Tak jakby niepotrzebni byli już. Odchodzą komedianci, muzykanci i poeci z ternicy zagubionych naszych dusz. Czym jest dla Ciebie interpretacja? Czym jest interpretacja? To miało być to proste pytanie, bardzo dziękuję. Wolałabym być, czym jest dla mnie piosenka. To o wiele łatwiej. Rzeczywiście nie lubię określenia wokalistka, ponieważ moje spotkania z publicznością nie polegają na popisie wokalnym, a to jakby się samo przez się rozumie wokalistka. Wokalista stawia na swój głos, chce, nie wiem, no, zaprezentować się od tej strony. Moje natomiast myślenie na temat piosenki to... To jest to po prostu, piosenka jest dla mnie sposobem porozumiewania się z drugim człowiekiem, sposobem opowiedzenia ze sceny o tym, co mnie interesuje, co mnie, nie wiem, śmieszy czy boli. Także to swoje śpiewanie traktuję jako
jako pewnego rodzaju rozmowę. Pieśni ma ogrzać muszę duszę pewności. Płyń, płyń, melodia naszych serc, bo jej jasne światło zmywa lęk. Płyń, płyń, pieśni ma ogrzać muszę duszę pewności. Czy czerpiesz jakieś inspiracje? Artystyczne? Tak. Tak, oczywiście, że tak, bo przecież, chociaż jest o to coraz trudniej, bo nie ma po prostu takich artystów, to znaczy ja nie mam możliwości ich oglądania, ale na przykład będąc tutaj w Stanach, w Nowym Jorku, miałam ogromne szczęście, bo właśnie w tej chwili występuje Charles Aznavour, no właśnie, którego całe życie... No właśnie, to jest jeden z twoich idoli, o no więc mylę. Tak, jest to rzeczywiście artysta, którego podziwiam i do tej pory miałam możliwość wyłącznie słuchania go, oglądania w telewizji czy na filmie, natomiast teraz byłam oczywiście, poszłam i muszę powiedzieć, że no, ogromnych skrzydeł dostałam i potwierdzenia, że to, co robię, jest po prostu słuszne. Ja myślę, że ja mam ogromne szczęście i naprawdę bardzo niewielu artystów może sobie pozwolić na to, aby na co dzień współpracować z reżyserem, a ja mam właśnie taką możliwość dzięki temu, że pracuję, współpracuję z Piotrem, że po prostu obydwoje myślimy i o tym samym. I... No właśnie, Piotr Lorec. Piotr Lorec, tak. To jest twój małżonek prywatnie? No mój małżonek bardzo prywatnie, bardzo tak. Bardzo prywatnie, ale również twój reżyser. Mój reżyser, mój pomysłodawca w większości, mój bibliotekarz, mój tragarz, sam zresztą o tym mówi ze sceny, moje po prostu... Ja myślę, że bez osoby tak oddanej, ja ze swoim widzeniem świata i ludzi nie poradziłabym sobie po prostu w tym zawodzie. Piosenka jest to rodzaj wiersza krótkiego, do którego dodaje się muzykę, a żeby był śpiewany przy okazjach towarzyskich, takich jak przy stole z przyjaciółmi, z ukochaną, a nawet samemu. Aby na kilka chwil oddalić znudzenie, jeśli się jest bogatym, oraz aby lżej znosić nędzę, jeśli się jest biednym. W świetle tego ostatniego sformułowania obawy co do losów i przyszłości polskiej piosenki wydają się przesadne i zupełnie nieumotywowane. Jest taka jedna prosta piosenka, którą zaśpiewać chcę dla was tu. Każdy na pewno ją zapamięta, bo brak w niej niepotrzebnych słów. Jest takie jedno słowo w tej piosence, to słowo moc czarodziejską ma. W tym jednym słowie mieści się więcej, niż się w piosence powiedzieć da. Kochany, 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 kochanie, kochanie, kochanie. Czy odniosłam sukces? Myślę, że tak, bo śpiewam od lat wielu, już 15 będzie za niedługo. Mam swoją publiczność. Jest to właśnie to moje śpiewanie niezależne od panujących mód, od koterii towarzyskich i od bardzo wielu jeszcze innych spraw. Także myślę, że tak pojęty sukces odniosłam, tak. Jestem z dymu, a nie ma mnie, gdy nie ma ognia. Idź w swoją stronę, idź, ile stron ma świat.
Czy na miarę życie, kocham cię nad życie, jeszcze zaśpiewasz? Co? Ja myślę, że mam bardzo wiele piosenek, bardzo. Udanych. Brakuje mi słowa, nie to chciałam powiedzieć, ale myślę, że to kocham cię, życie rzeczywiście jest z tym, że to jest tak, że ja je kocham, ale pomimo tego wszystkiego niedobrego, co mnie się. To nie jest taka miłość radosna, dosłowna, tak. Ty, Panie, tyle czasu. Mieszkanie w klubie, w Egipcie. A ja na głowie mnóstwo spraw. I na to wszystko jedno życie. Skoro wszystko lepiej wiesz, patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest? Czasem tylko siąść i płakać. Jak ci się koncertuje dla Polonii w Stanach Zjednoczonych? Jak byś to oceniła? Dawno ciebie zresztą tu nie było. Dawno nie było, ale ja jestem daleka od oceniania publiczności. Ja uważam, że to jest bardzo... Skomplikowane. To znaczy, od oceniania jest publiczność, absolutnie i wyłącznie. Artysta ma wystąpić, zainteresować bądź nie. Natomiast oceniać publiczność jestem daleka od tego. Ja myślę, że publiczność jest wspaniała, jeżeli kupuje bilet i przychodzi, to naprawdę już reszta to już zależy od... A jak atmosferę odbierasz? Jak ciebie publiczność twoim bardzo, zdaniem odbiera? Bardzo tutaj. Dobrze. Czy śpiewasz piosenki wyłącznie w języku polskim? Tym razem tak, bo czasami wyjeżdżając proponowałam, ale tym razem program jest taki, że wyłącznie są po polsku, ale to chyba nie jest zarzut. No nie, wręcz przeciwnie. Nie chcę się skarżyć na swój los. Nie proszę więcej, niż dać możesz. I ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz. Przed kamerę zaprosiłem na kilka słów Nestora, właściwie polskich impresariów w Stanach Zjednoczonych, pana Henryka Michalskiego. Co może pan powiedzieć o dzisiejszym koncercie? Proszę pana, no chyba wszystko co najlepsze, proszę pana. Jest to wielka gwiazda, która przyjechała do Stanów Zjednoczonych po 8 latach. 8 lat już nie była tutaj, która cieszy się wielkim powodzeniem w Polsce. Jest to urocza kobieta, proszę pana, wielka artystka. Jej recitale w Polsce są... Dosłownie, proszę pana, przepełnione sale. W ogóle biletów dostać nie można. To nie tak jak w Stanach Zjednoczonych. Niestety w Stanach Zjednoczonych publiczność woli troszeczkę inne imprezy. Natomiast ta impreza jest no, wybitnie dla bardzo kulturalnych ludzi. Proszę pana, piosenka dociera wszędzie. Piosenka nie zna granic. Ona jest uniwersalną, proszę pana. Tekst jest gorzej z tekstem, wie pan, bo tekst to muszą Polacy rozumieć, a inne narodowości nie rozumieją polskiego języka, więc nie mogą odebrać tego dobrze. Natomiast piosenkę odbierze każdy, proszę pana, czy to będzie pochodzenia francuskiego, niemieckiego, żydowskiego, polskiego, wszystko jedno, na pewno odbierze tak, jak ja odbieram, proszę pana, nie znając języka francuskiego, a z przyjemnością słucham francuskich piosenek. A pani Edyta śpiewa i po francusku, i po angielsku, i po polsku. No w ogóle jest naprawdę, to jest bardzo utalentowana artystka. No zresztą wystarczy spojrzeć tylko w program, proszę pana, ile odznaczeń dostała, jakie nagrody, pierwsze miejsca wszędzie na festiwalach za granicą. To jest, wie pan, wielki sukces i ciężkiej pracy pani Edyty Geppert. Z nastroju, w jaki wprowadziła nas Edyta Geppert, przenosimy się w realny świat. Bliżej polityki i Jerzy Becker. Rok 99 nam się dopiero zaczął. Jaki będzie ten rok? Świat jest dość nieprzygotowany na to, co się może zdarzyć, bo też i przepowiednie są różne. Od bardzo euforycznych, że będzie wspaniale, do katastroficznych, że będzie bardzo źle.
Jaki będzie ten rok w Polsce? A będzie to niewątpliwie rok dziwny. Nie powiem, że trudny, bo jeszcze nie jestem tego pewien, ale dziwny. I z tym pytaniem zwracam się do mego gościa, Jerzego Surdykowskiego, świetnie znanego Państwu z pobytu w Nowym Jorku, kiedy był konsulem generalnym, ale też radzę pamiętać o tym, że jest świetnym, rzetelnym, wszystko rozumiejącym, dobrze publicystą. Panie Jerzy, wchodzimy w rok 99 z czterema wielkimi reformami, których skutki są jeszcze w tej chwili w gruncie rzeczy nie do końca przewidziane. Na pewno powoduje to poważne zamieszanie w świadomości społecznej. Poza tym wchodzimy w ten rok z tak zwanym spowolnieniem tempa przyrostu gospodarczego. Z 5,7, 5,6, 6, a nawet do 7 schodzimy do prawdopodobnie między 3,5 do 4, bo taki będzie przewidywany wzrost gospodarki polskiej w 99 roku. Będzie też wzrost bezrobocia. Niewielki zapewne, ale będzie. Dla wielu ludzi jest to perspektywa, która no, spędza im sen z powiek. Tak, wszystko to jest prawda. Rząd premiera Buzka wybrał bardzo odważną strategię, bardzo różną od tej strategii, jaką przyjął rząd poprzedni koalicji PSL-SLD, ponieważ ten rząd lewicowy starał się nie zmieniać nic albo jak najmniej, z wyjątkiem obsady z wszystkich możliwych stanowisk przez swoich ludzi, raczej konsumował pozytywne skutki zmian, jakie wprowadziły poprzednie rządy solidarnościowe. Jedyną większą reformą, czy zasługującym na miano reformy działania była tak zwana reforma centrum, przeprowadzona przez rząd premiera Cimoszewicza, polegająca na zmniejszeniu liczby ministerstw. Natomiast rząd premiera Buzka od razu zaczął wprowadzać, poprzez oczywiście Sejm, całe te dyskusje, spory, kłótnie sejmowe i senackie, te cztery wielkie reformy i jeszcze do tego bym doliczył bardzo ważną społecznie i gospodarczo restrukturalizację, czyli unowocześnienie bardzo zacofanych gałęzi, nieefektywnych, jak górnictwo i hutnictwo połączoną również ze zmniejszeniem zatrudnienia, a więc bardzo kontrowersyjne społecznie. To znaczy, przeprowadziliśmy w tym roku te reformy poprzez organa ustawodawcze, natomiast przyszły rok, ten rok, który się zaczął, będzie tym bardziej trudny, że zaczniemy mieć skutki tych reform. I to skutki nie tylko pozytywne, ale również skutki negatywne, bo nie ma takich działań, które same pozytywy przynoszą. My w tym roku, jaki się zaczął, będziemy mieli do czynienia z całkowitą zmianą otoczenia, w którym żyje człowiek. Bo tak, zmieniają się szczeble administracyjne. Tą reformę trzeba było zrobić, bo tamten układ administracyjny dwuszczeblowy, jaki był, był tworem Edwarda Gierka i jego cel był, miał on na myśli cel czysto polityczny, mianowicie osłabienie dość potężnych w czasach komunistycznych komitetów wojewódzkich partii jako konkurencji dla władzy centralnej. W państwach o podobnej wielkości jak Polska są administracje trójszczeblowe. Poza tym chodziło o to, żeby wprowadzić samorządy, które się doskonale sprawdziły na szczeblu gminnym, również na wyższe szczeble administracji. I teraz to się wszystko musi sprawdzić. Każdej reformie, każdemu wprowadzeniu nowego układu towarzyszyć musi i pewien bałagan organizacyjny, i nie bardzo wiadomo, gdzie się udać z załatwieniem takiej czy innej sprawy, i tak dalej, i tak dalej. Podobnie na przykład z niezbędną, od dawna niezbędną reformą systemu ubezpieczeniowego. Polska miała czysto komunistyczny, scentralizowany system ubezpieczeń społecznych, niebywale niewydolny. W tej chwili przeszliśmy na system podobny do amerykańskiego, czyli indywidualnych kont, tak są te konta IRA, będą indywidualne, są już indywidualne konta w Polsce. W pełni w ten system wchodzi młodsza generacja poniżej 35 roku życia. Średnia generacja będzie mogła wybrać, czy chce wejść w ten system, czy pozostać w starym. Troszkę starsi, tak jak ja, już w starym pozostaną, chcą czy nie chcą. To jest wielka zmiana. Reforma służby zdrowia. Przecież tu nastąpiła w bardzo szybkim okresie gwałtowna prywatyzacja służby zdrowia. Lekarze, obojętnie czy zatrudnieni w przychodniach czy w szpitalach, przechodzą jakby na własny garnuszek, podpisują kontrakty z kasami chorych, które będą pokrywały usługi medyczne ubezpieczonych. I dla lekarza będzie zupełnie wszystko jedno, czy przyjdzie pacjent, który płaci gotówką, tak jak tutaj, czy przyjdzie pacjent z legitymacją takiej czy innej kasy chorych, czy wojewódzkiej, czy branżowej, i
rachunek pokryje kasa chorych. Właściwie państwowe pozostają tylko większe szpitale. One też się oczywiście mogą stopniowo prywatyzować. I to jest zmiana, która też spowoduje kolosalne zmiany przesunięcia w otoczeniu przeciętnego człowieka, który przecież od czasu do czasu korzysta z usług lekarskich czy szpitalnych. A już nie mówię o tej restrukturyzacji, zmniejszeniu zatrudnienia, unowocześnieniu dziedzin przemysłu ciężkiego, które mają olbrzymie zatrudnienie. I to oczywiście powoduje niepokój ludzi, którzy tam pracują. Polska w czasach komunistycznych była drugim po Związku Sowieckim producentem czołgów w Układzie Warszawskim. Była olbrzymim producentem statków dla Rosji. To wszystko stało się niepotrzebne. W związku z tym mniej potrzeba węgla, mniej potrzeba stali, mniej potrzeba energii. Tym ludziom trzeba zapewnić wcześniejsze emerytury, bądź tym ludziom trzeba zapewnić pracę w innych dziedzinach. I to wszystko powoduje lęki. Oczywiście, że bardzo łatwo, jak są lęki zrozumiałe wśród ludzi, podjudzić te lęki demagogią, skłonić ludzi do demonstracji pod czasami bardzo głupimi hasłami, czy do zajścia pod ziemię i powiedzenia nie, my się na nic nie zgadzamy, ma być tak, jak było dotąd. Oczywiście, że w wielu tych protestach ludzie protestujący mają rację. Ja na przykład uważam i zresztą rząd podzielił też te zdanie, że górnik pracujący pod ziemią, ale nie stróż kopalni, ma prawo do emerytury tak jak dotąd, czyli po osiągnięciu bodajże 55 lat, a nie powinien człowiek tak ciężko pracujący czekać do lat 65 i wydaje mi się, że rząd wcześniej powinien wziąć to pod uwagę, tak jak ale wziął obecnie. Ale to podobno obecnie, było po brane pod uwagę, tylko nie zostało wyjaśnione w sposób wystarczająco wyraźny. Niestety polityka informacyjna wszystkich rządów, wszystkich, po upadku komunizmu, jednego w drugi, jest fatalna. Rządy w Polsce nie umieją, nie chcą, nie potrafią rozmawiać ze społeczeństwem. Jedynym człowiekiem, ja zresztą kiedyś o tym pisałem we wprost, jakiś rok temu może, jedynym człowiekiem, który w rządach, w których był, pełnił faktycznie rolę rzecznika prasowego, czyli usiadał przed kamerą telewizyjną i po ludzku, w sposób zrozumiały, rozmawiał z ludźmi, to był Jacek Kuroń. On oczywiście był ministrem pracy, ale on faktycznie był rzecznikiem rządu. Natomiast o pozostałych rzecznikach to ja wolę zamilczeć. Ale wobec tego, czy może nie za dużo tych reform naraz? Wprowadzenie czterech wielkich, fundamentalnych reform w tym samym czasie, bo to jest ten 99 rok i na pewno będzie to szło z ogromnymi oporami, zdaje się powodować pewne zawirowania, które mogą być niebezpieczne. To bym nazwał dylematem Balcerowicza. Otóż w 90 czy w 89 roku, kiedy upadł komunizm i zaczynała się wolna Polska, mieliśmy do wyboru albo w sposób dosyć dramatyczny przeprowadzić zmiany gospodarcze, przejście z gospodarki komunistycznej do wolnorynkowej, albo to rozcieńczyć, dawkować i taką drogę dawkowania wybrałem na przykład Rumunia, Ukraina z fatalnymi skutkami. Z kiepskim skutkiem. Polska wybrała drogę bardzo dramatyczną, która też spowodowała liczne protesty społeczne. Polska sobie może na tą drogę mogła pozwolić, bo w roku 80-90 było jeszcze ogromne poparcie dla Solidarności. I był parasol Lecha Wałęsy, najpierw przewodniczącego związku, a potem prezydenta, który te zmiany firmował, który tym zmianom błogosławił. I to pozwoliło utrzymać ten bardzo szybki bieg zmian, który już w roku 92 zaczął przynosić wzrost gospodarczy, potem coraz szybszy. I podobnie jest tutaj. Możemy albo te reformy dawkować, co rok to nowa reforma, ale w roku 2001 mamy wybory parlamentarne, to wtedy byśmy mieli tą czwartą reformę i znowu jej negatywne skutki. Rząd wybrał inną taktyką, odważniejszą, podobną jak wybrał Balcerowicz pod parasolem Lecha Wałęsy w 89-90, szybko przeprowadzić reformy, znieść ich dramatyczne skutki, znieść to całe zamieszanie z tym związane, a potem po 2 latach zaczną one przynosić pozytywne skutki. Mam nadzieję, że wtedy właśnie, kiedy zaczną się wybory. To już właściwie byłoby wszystko. Należałoby jeszcze jednak do tego dodać parę rzeczy, panie Jerzy. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał świat w 99 roku. Czy świat się wydobędzie z tego kryzysu gospodarczego, a 2/3 świata jest w nim pogrążone? Czy Polska odczuje boleśnie skutki załamania rynków azjatyckich, no i przede wszystkim rynku rosyjskiego, który co prawda już dawno na szczęście przestał być głównym odbiorcą polskich wyrobów, ale ciągle jeszcze istnieje. Czy
czy też się okaże, że jest lepiej i w związku z tym będzie łatwiej także przeprowadzić te wszystkie reformy, ale na to pytanie będziemy sobie mogli odpowiedzieć dopiero pod koniec grudnia 1999 roku. A ja panu chciałem bardzo serdecznie podziękować za wizytę i powiedzieć, że była to przyjemność. A ja chciałem podziękować i za tę rozmowę, i za to, że po 2 latach mogłem znowu być z państwem, z Polonią Nowojorską. You're watching Channel 63, WNBC TV, Newton, New Jersey. Kobiety w większości twierdzą, że polityka to męska rzecz. Może nigdy wcześniej nie miały okazji być świadkami tak interesujących rozmów. Paniom, które wolą tematy typowo babskie, proponuję zajrzeć za kulisy sztuki odzieżowej. A że karnawał trwa, to okazja, aby jeszcze coś podpatrzeć. Moda. Obyczaj przejściowy i zmienny. Różni się od innych obyczajów tym, że przeciwstawia się tradycji. Styl. Całokształt cech charakterystycznych dla sztuki danej epoki, kierunku lub danego twórcy. Mozaika stylów na ulicach stolicy świata potwierdza ogólnie przyjętą dziś regułę, że trudno stworzyć dzieła nowe, więc większość twórców przerabia niegdyś stworzone. Ja chcę robić piękne rzeczy, robić rzeczy, które mi się podobają i kreować rzeczywistość, dodawać do rzeczywistości. A tak, lubię być sławny. Nie mogę pisać. Potrafię malować. To robię dość dobrze. Lubię ubrania. Strasznie lubię ubrania. Lubię ubrania, lubię wnętrza. Zresztą z tego żyję. Lubię kreować rzeczywistość. Lubię ją zmieniać. Lubię do niej dodawać. Lubię, tak, można by to tak powiedzieć. Lubię dodawać do rzeczywistości. Przeszkadza mi to, że na przykład pewna część społeczeństwa może farbować włosy, a druga nie. Dlaczego? Dlatego, że mają tylko inną konstrukcję klatki piersiowej czy miednicy? To są po prostu czyste społeczne uwarunkowania, które uważam, że są bzdurą zupełną. Pojechałem do Polski, miałem białe włosy, jechałem samochodem i ludzie krzyczeli za mną, te pedał! Bardzo mi to przeszkadza. Nie podobają mi się faceci jako obiekt seksualny, aczkolwiek bardzo rozumiem, że komuś się mogą. Ja akurat kocham kobiety. Uważam, że mają bardzo piękną formę ciała. Czerpałem z baroku. Uważam, że barok jest po prostu fenomenalny. Barok jest świetny. Według artysty barok jest doprowadzeniem elementów seksualnych, delikatności i wrażliwości do absolutnego przesytu. To jest to, po co ludzie przychodzą do klubów. Po to, żeby czuć się niecodziennie, żeby wyglądać niecodziennie, żeby przeżyć niecodzienne wydarzenie.
tego zrobić produktu, który będę miał na myśli sprzedawać. Nie chcę tego w ten sposób traktować. Traktuję to jako dzieło sztuki, to brzmi bardzo poważnie, ale jako performance. To jest ruchomy obrazek. Pokazy mody, które się odbywają w klubach, są bardzo utylitarne. Ludzie chcą pokazać swoje rzeczy i sprzedać swoje rzeczy. W związku z tym pokazują rzeczy, które mają uderzyć w rynek. My nie chcemy uderzać w rynek. My chcemy pokazać się jako ewenement. Autora pokazu gościmy dziś w studio. Przed chwilą byliśmy świadkiem Twojego eksperymentu. Którą z artystycznych dziedzin możesz nazwać swoją profesją? Technicznie, oficjalnie jestem malarzem. Zacząłem malować, jak miałem 15 lat, poszedłem do Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu pod Krakowem, a po czym byłem na Akademii w Krakowie przez półtora roku. Potem przyjechałem tutaj, skończyłem Parsons School of Design jako college, potem zrobiłem master degree na Hunter. Także oficjalnie jestem malarzem, aczkolwiek w Polsce uczyłem się tkaniny również. Czy to, z czego żyjesz w tej chwili, to jest to, co chciałeś zawsze robić, czy to jest to, co musisz robić, bo taka nadarzyła się okazja w tym kraju i z tego żyjesz? Na początku nie chciałem tego robić, to co chcę robić w tej chwili. A tu duże podziękowania dla mamusi, która powiedziała, że sztuka sztuką, a jeść trzeba. I posłała mnie na tkaninę do liceum, nie tylko na czyste malarstwo. Także i na początku nie znosiłem tego co robię w tej chwili, a projektuję tkaniny. A z biegiem czasu zacząłem to coraz bardziej lubić. Bardziej. W tej chwili jestem zupełnie zakochany w tkaninach i to robię, z tego żyję. Co dla Ciebie znaczy słowo sukces i czy dobrze się czujesz z tym słowem, jeżeli chodzi o Twoją osobę? Świetnie się czuję. Osiągnąłem pewien sukces. Jeżeli idziesz ładnymi ulicami, idziesz do pięknych sklepów i widzisz tam swoje rzeczy na wystawach i ludzie Cię znają. I jeszcze do tego dostajesz za to pieniądze. Jaką radę dałbyś młodym polskim emigrantom z wykształceniem artystycznym, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i ciężko im odnaleźć się tutaj? Bycie artystą, samym artystą, nic nie oznacza. Możesz być filozofem, też jesteś artystą. Bycie malarzem czy rzeźbiarzem, to jest odmienna rzecz. Jeżeli zdefiniujesz się, że jesteś malarzem, załóżmy, musisz brać pod uwagę to, że rynek sztuki, jak sama nazwa na to wskazuje, jest rynkiem sztuki. Musisz się reklamować, musisz układać sobie relacje, stosunki z galeriami, z pośrednikami, z potencjalnymi kupcami.
To wszystko są zdolności marketingowe czy biznesowe, które musisz mieć. A zatem sztuka to także biznes. Całe życie. Życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że przyjdziesz jeszcze do studio wtedy, kiedy będziesz nie tylko artystą, ale również i sukcesywnym biznesmenem na rynku amerykańskim. Dziękuję. Bardzo chętnie porozmawiamy wtedy, tak. Dziękuję. Dziękuję. I have an announcement to make. In the near future, English subtitles will be added to our Polish language program for those viewers who are watching right now and maybe, you know, missing some words. Stałą pozycją naszego programu, o czym nigdy wcześniej Państwu nie wspominałam, jest aktualny serwis informacyjny przygotowywany przez Telewizję Polsat. Pozwolę sobie w Państwa imieniu podziękować Telewizji Polsat za udostępnienie nam tych materiałów. Dzień dobry, informacje Urszula Rzepczak, a oto skrót najważniejszych wydarzeń dnia. W Gdańsku rozpoczął się pierwszy zjazd ruchu społecznego AWS. W Kosowie odkryto ciała kilkudziesięciu Albańczyków, najprawdopodobniej zamordowanych przez serbską policję. Już za kilka godzin poznamy laureatów plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku. W Gdańsku rozpoczął się pierwszy zjazd ruchu społecznego AWS. Chociaż wybory do władz partii odbędą się dopiero jutro, to już wiadomo, że na jej czele stanie premier Jerzy Buzek. Zjazd zainaugurowała uroczysta msza w katedrze oliwskiej. Metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski powiedział w homilii, że jest to wielkie wydarzenie historyczne oraz wielka chwila do Solidarności przybierającej nowy kształt. Po mszy liderzy ruchu społecznego złożyli wieńce pod pomnikiem poległych stoczniowców. Zjazdowe obrady otworzył lider AWS Marian Szechlewski. Po uzyskaniu wolności, po powstaniu systemu demokratycznego w Polsce, pluralistycznej sceny politycznej, że ci ludzie ruchu solidarnościowego, Związku Solidarność, ruchu wokół Solidarności, którzy czekali na partię polityczną, która mogłaby być ich reprezentacją polityczną, że doczekali się takiej partii. Na zjazd ruchu społecznego zaproszono około 100 gości, między innymi liderów partii prawicowych skupionych w AWS. Owacyjnie delegaci przywitali ministra zdrowia Wojciecha Maksymowicza. Witam Wojciecha Maksymowicza, którego gorąco witamy w tych trudnych dniach. Wybory do władz partii liczącej ponad 35 tysięcy członków odbędą się w niedzielę. Jednak już teraz znany jest ich skład. Przewodniczącym ruchu zostanie premier Jerzy Buzek, który z powodu choroby do Gdańska przyjedzie jutro. Sekretarzem generalnym partii zostanie wicepremier Janusz Tomaszewski, a szefem Rady Politycznej Jacek Rybicki, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego AWS. O miesiąc wcześniej niż w ubiegłych latach rozpoczął się okres wzmożonych infekcji wirusowych. Chorują tysiące dzieci i dorosłych. Infekcje wirusowe często kończą się powikłaniami, jak zapalenie oskrzeli, płuc, zapalenia spojówek i uszu. By uniknąć powikłań po infekcji wirusowej, najlepiej dokładnie ustalić, kiedy dziecko lub dorosły się przeziębiło. Wtedy najlepiej, by chory pozostawał w domu przez 3-4 dni. Powikłania występują zwykle między 3 a 5 dniem od infekcji wirusowej. Jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć, że dziecko nam się przeziębiło, bo załóżmy zamoczyło nogi, czy zauważyliśmy, że jest całe spocone, a był mróz, załóżmy, gdzieś tam niedokładnie był ubrany, to trzeba go po prostu rozkryć porządnie, zatrzymać w domu. Wcześniejszy atak grypy jest spowodowany przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Lekarze wskazują, że w porównaniu z poprzednimi latami liczba zgłoszeń osób dotkniętych infekcjami wirusowymi wzrosła nawet o 100%. Kupuj polskie towary. Pod takim hasłem w Sejmie politycy i biznesmeni radzili, jak chronić małą i średnią przedsiębiorczość. Powinniśmy kupować polskie towary w polskich sklepach, tak uważają posłowie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Polską przedsiębiorczość zamierzają chronić ustawowo. Chcemy dążyć do odbudowy polskiego patriotyzmu, w tym patriotyzmu gospodarczego. W krajach zachodnich obywatel Francji czy Anglii najpierw kupuje produkty własnej produkcji, a dopiero później importowane. Posłowie Zjednoczenia podkreślają, że obrona rodzimej przedsiębiorczości jest szczególnie ważna w momencie naszej integracji z Unią Europejską. Będzie to szczególnie dla właśnie tej sfery polskiej gospodarki bardzo poważne wyzwanie. I chcielibyśmy, aby właśnie polskie średnie...
Małe przedsiębiorstwa nie zagubiły się. Rozwój drobnej przedsiębiorczości to przede wszystkim gwarancja ograniczenia bezrobocia, twierdzą biznesmeni, postulując obniżenie podatków dla tego sektora i łatwiejszy dostęp do kredytów. Dzięki informacjom przekazanym przez obywateli na specjalny numer telefoniczny policja rozwiązała kilkaset tajemniczych spraw. Między innymi właśnie w ten sposób stołeczni policjanci wpadli na trop Rura Bombera. Numer 0800 120 148 działa już rok. Na numer ten dzwoni codziennie około 200 osób. Najczęściej ludzie, którzy chcą uprzykrzyć życie sąsiadom i psychicznie chorzy. Jednak 2 na 100 informacji okazują się wartościowe. Mimo to policjanci i tak sprawdzają każdy trop. W ten sposób udało się złapać kilku handlarzy narkotyków, złodziei samochodów, a nawet uzyskać informacje o kulisach zabójstwa Jaroszewiczów. Nasi obywatele muszą się przekonać do jednego, że telefonowanie na przykład o tym, że sąsiad jest przestępcą, że sąsiad dokonuje przestępstw, to nie jest donos na tego sąsiada i to nie jest po to, żeby zrobić mu krzywdę. Te telefony trzeba traktować jako te, które mają pomóc innym sąsiadom uniknąć przestępczości, uniknąć tego, żeby po prostu nie stać się samemu ofiarami. Dzięki wiadomościom z telefonu policja wpadła także na trop Rura Bombera, człowieka, który kilka miesięcy terroryzował stolicę podkładając bomby. Informacje z zagranicy. Ciała 42 Albańczyków znaleziono w wiosce Racak w Kosowie. Przypuszczalnie zostali oni rozstrzelani przez serbską policję. Jest to prawdopodobnie największa masakra w trwającym od niemal roku konflikcie w Kosowie. Dziesiątki ciał leżały na wzgórzach otaczających wioskę. Niektóre były poćwiartowane. Wszyscy zginęli od strzału w głowę lub szyję z bliskiej odległości. Wśród ofiar znaleziono kobietę i dziecko. Przypuszczalnie wszyscy oni są ofiarami serbskiej policji. W czwartek Serbowie w odwecie za zabicie ich policjanta porwali z wioski Racak większość mężczyzn. Wczoraj przez cały dzień bezskutecznie próbowały ich odbić oddziały separatystycznej wyzwoleńczej armii Kosowa. W bitwie Serbowie wykorzystywali czołgi i ciężką artylerię. Kilkaset dolarów grzywny zapłaci pewien kierowca w Stanach Zjednoczonych za jazdę po pijanemu i spowodowanie wypadku. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kierowca był niewidomy. Tłumaczył, że drogę do domu znał dobrze i pomagał mu siedzący obok właściciel auta. Jak widać jednak alkohol źle wpływa na wzrok nawet niewidomych. Witamy widzów Nowego Jorku i rejonu wschodniego wybrzeża, którzy od dzisiaj informacje Polsatu mogą oglądać bez jednodniowego opóźnienia. Serwis informacyjny naszej stacji przekazuje jedna z amerykańskich polonijnych sieci kablowych US Polonia. Może nas oglądać około 4 milionów telewidzów. Dzisiejsze informacje będą pierwszym przekazem, który telewidzowie amerykańscy będą mogli zobaczyć bez opóźnienia. Pozdrawiamy wszystkich naszych nowych telewidzów z US Polonia, a jej twórcom życzymy powodzenia. Miło nam poinformować, że laureatem tegorocznego plebiscytu Telekamery Teletygodnia 99 został Zygmunt Heiser, prowadzący na antenie Polsatu teleturniej Idź na Całość. Zygmunt Heiser, gospodarz najpopularniejszego w Polsce programu rozrywkowego, zwyciężył w kategorii prowadzących teleturnieje. Pokonał silnych konkurentów Karola Strasburgera, Tadeusza Sznuka i Janusza Weissa. Dostałem od tych, którzy oglądają ten program, wyrazy sympatii i uznania i nie ma większej nagrody, wierzcie. Telekamery są przyznawane przez czytelników tygodnika Teletydzień dla ulubionych gwiazd telewizyjnych. Wieczorem w hotelu Victoria podczas balu mistrzów sportu rozstrzygnięty zostanie 64. plebiscyt przeglądu sportowego, sportu i tempa na najlepszych sportowców ubiegłego roku. Polsat przeprowadzi bezpośrednią relację z tej uroczystości. Bal rozpocznie się dopiero wieczorem, ale już teraz nasi koledzy z redakcji sportowej są na miejscu. Krzysztof, czy mój ulubieniec Mateusz Kusznierewicz znajdzie się w finale? Twoje oczekiwania są jak najbardziej uzasadnione. Mateusz bez wątpienia należał do wybitniejszych sportowców w ubiegłym roku. Przypomnę tylko, zdobył tytuł mistrza świata. No ale muszę cię zmartwić. Bez względu na miejsce, jakie zajmie Mateusz Kusznierewicz w tegorocznym plebiscycie, na balu go nie będzie. Jeszcze wczoraj żeglował u wybrzeży Australii i wyżeglował dla nas, dla Polski, srebrny medal i tytuł wicemistrza świata w żeglarskiej klasie fin. Kto został najlepszym sportowcem tegorocznego plebiscytu?
No tego jeszcze nie mogę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem. Wszystkiego dowiemy się za około 6 godzin, o godzinie 22. Wiem natomiast, że w pierwszym plebiscycie triumfował 72 lata temu Wacław Kuchar, a w ubiegłym roku Paweł Nastula. Wiem także, że dzisiejszego wieczoru zaśpiewają dla Państwa Kaja i Mieczysław Szcześniak, a także, że goście dzisiejszego balu, a są nimi sportowcy, politycy, aktorzy, artyści, ludzie biznesu, spożywać będą między innymi, i tu muszę sięgnąć po ściągawkę, bo sprawa jest skomplikowana, roladę z polędwicy ze smardzami w sosie jeżynowym oraz tartę z szyjkami rakowymi. O szczegółach dzisiejszego balu Jacek Kostrzewa i jego gość Grzegorz Skrzecz. Witam Państwa, moim rozmówcą jest Grzegorz Skrzecz, wielokrotny mistrz Polski w wadze ciężkiej w boksie i stały bywalec balu. Grzegorz, czy wiesz może, kto wygrał? No jeszcze takiej informacji nie dostałem. No jest to owiane na razie tajemnicą. Ale na pewno masz swojego faworyta. No faworyta, no temu, mówię temu, komu się należy. No powinna, moim zdaniem, wygrać Alicja Pęczak. No jest 3 tytuły mistrza Europy jednego roku. Jest to wynik bardzo duży. No. A Andrzej Gołota, reprezentujący boks, twoje hobby w tej chwili już? No hobby moje, no ja cały czas żyję pięściarstwem. No wiemy, ale, wiemy. Ale no... Nie. Uważam, że Andrzej no, jeszcze za mało, żeby wygrać najlepszych dziesiątkę. Ostatnie pytanie, Tyson Botta. Przypominam Państwu, że relacja o 14.30 w niedzielę na antenie Telewizji Polsat. Ostatnie pytanie, kto wygra? No tutaj trzeba by było... Jest kilka... Jedno słowo, Grzegorz, bo kończy się nam czas. No myślę, że Tyson. Proszę Państwa, jak będzie, przekonamy się. Jutro oddajemy głos Uli Rzepczak w studiu. Do zobaczenia. Dziękuję Jackowi, dziękuję Krzysztofowi, dziękuję również Państwu. To były wszystkie informacje tego wydania. Kolejne jutro o 16. Do zobaczenia. Przed nami jeszcze połowa weekendu i z tym czasem trzeba coś zrobić. Mocną pozycją amerykańskiej telewizji będzie niewątpliwie walka Tysona. A dla tych z Państwa, którzy nie lubią boksu, zbawczy okazać się może dobry film. Kolejna recenzja Zbyszka Banasia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Choć od premiery filmu Primary Colors upłynęło już wiele miesięcy, to nie stracił on nic ze swojej aktualności. Każdego tygodnia bowiem dowiadujemy się nowych szczegółów na temat życia intymnego prezydenta Clintona. A Primary Colors to nic innego jak pamflet polityczny o fikcyjnym kandydacie na prezydenta z ramienia Partii Demokratycznej. Choć nosi on nazwisko Jack Stanton, to podobieństwa z Billem Clintonem są uderzające i nic w tym dziwnego, bowiem film został zrealizowany na podstawie książki pióra Joe Kleina, bliskiego współpracownika Clintona z okresu jego pierwszej kampanii prezydenckiej w 1992 roku. Nie jest to jednak pamflet złośliwy. Kandydat został przedstawiony jako osoba o wielu słabościach charakteru, ale jednocześnie jako postać, która autentycznie ma na uwadze dobro obywateli tego kraju. W roli Stantona, czyli Clintona, występuje John Travolta, zaś jego żonę, odpowiednik Hillary, gra Emma Thompson. I've never helped run a presidential campaign before. Neither have we. I'm gonna do something really outrageous. I'm gonna tell the truth. I'm gonna win this thing. Apple fritter? Honey, please, popcorn. Governor Jack Stanton seduced me. That is not true. Sorry. We've had some tough times in our marriage, but we've worked them out. Jackie's done some pretty stupid things in his life, and he's got enemies. Well, this has to be handled just right. Just right. I'm gonna want a signed confession. I don't know what you're talking about. Mister, you're about to become Mrs. Okay. Ain't this just great? What's he governor of again? Jack Stanton could also be a great man if he weren't such a thoughtless, disorganized, slime-sucking... Psychotic. Get me out! Who do you think you are? You just threw the phone out the window. Właściwie wszystkie przedstawione w filmie postacie mają swoich odpowiedników w kręgach bliskich Billowi Clintonowi. Tuż po ukazaniu się na rynku książki Joe Kleina, prasa z lubością spekulowała na temat tego, kto tak naprawdę jest kim. I prawdę mówiąc, nie wiadomo, czy wszystkie osoby zostały odpowiednio rozszyfrowane. Autorem filmu jest Mike Nichols.
twórca przed ponad 30 laty, głośnego absolwenta, a obecnie postać, podobnie jak John Travolta, związana blisko z kręgami Partii Demokratycznej. Nie należy się zatem chyba dziwić, iż pomimo przedstawienia co niektórych osób z kręgów Clintona w dość chłodnej formie, więcej ciepła reżyser pozostawił samemu kandydatowi, czyli obecnemu prezydentowi. A oto, co na temat osoby granej przez siebie ma do powiedzenia John Travolta. W większości film jest o ludziach. Ja mam potrzebę otoczyć ich swoim ramieniem, ściskać ich dłonie i zapewnić im lepsze życie. I ja po prostu tego potrzebuję, mówi. I kiedy on to mówi, odsłania sedno sprawy. On sam odkrywa to w trakcie swej wypowiedzi. To jednak, o czym John Travolta nie raczył wspomnieć, to fakt, iż przez wiele tygodni pilnie studiował wszystkie ruchy i gestykulacje obecnego prezydenta, jego mimikę, nawet przybrał wiele funtów na wadze, by bardziej się do niego upodobnić. Mało tego, w filmie jego postać bardzo często pokazywana jest z boku albo z tyłu, gdzie do złudzenia przypomina Billa Clintona. Wystarczy zresztą spojrzeć na to, jak wygląda w następującej scenie. I'm gonna do something really outrageous. I'm gonna tell the truth. I know what you're thinking. Jednak to nie rola Johna Travolty najlepiej zapisuje się w pamięci widza, lecz kreacja stworzona przez Kathy Bates jako postaci przez wiele lat związanej z kandydatem na prezydenta, która w końcówce filmu doznaje głębokiego rozczarowania politycznego. Jeśli miałbym już w tej chwili bawić się w jasnowidza, to uważam, iż Bates ma prawie zapewnioną nominację oscarową w kategorii najlepszej roli drugoplanowej. Primary Colors to film bardzo odważny i film, który nie mógłby chyba powstać w żadnym innym, nawet demokratycznym kraju. Kiedy pokazano go w dniu otwarcia tegorocznego festiwalu w Cannes, to Francuzi nie mogli wyjść z podziwu dla faktu, iż w ogóle powstał. Bardzo ciepło przyjęty został zarówno sam film, jak i ekipa realizatorów, która przyjechała tam w pełnym składzie, pomimo tego, iż film pokazywany był poza konkursem. Nie wiem, ile jeszcze różnych rewelacji dowiemy się na temat intymnego życia naszego prezydenta, ale sądzę, iż ci z Państwa, którzy chcieliby więcej wiedzieć na ten temat, mogą sięgnąć po książkę Joe Kleina lub też film Primary Colors i tam odnaleźć liczne wskazówki i odnośniki. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Nasz czas antenowy niestety dobiega już końca. Żegnając się z Państwem, życzę miłego tygodnia i do zobaczenia za tydzień w sobotę o 4:30.